Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z trybu multiplayer w grze Battlefield 1 i dzisiaj po raz kolejny gram na całkowicie nowej mapie, która została do gry dodana, czyli ofensywa Nivella. Jest to nowa mapa do Battlefielda 1 i pierwsza mapa w grze, której akcja dzieje się w nocy, lecz tym razem gram sobie w linię frontu. Nie jest to podbój jak ostatnim razem, tylko właśnie linia frontu, czyli tryb rozgrywki, który został dodany w dodatku Nie przejdą. I właśnie mam jedną dość ciekawą informację dotyczącą tego trybu, jak również parę innych ciekawych właśnie wiadomości, no przynajmniej jedna taka duża, którą chciałbym wam przekazać w tym odcinku. Gram sobie szturmowcem z jedną z definitywnie moich ulubionych broni w Battlefieldzie 1, czyli Automatico. To jest po prostu machina do zabijania, jeżeli jest właściwie ta broń używana przez jej użytkownika. Czekajcie, bo patrzę, że coś tutaj... No proszę, jak sobie gościu siedział i z moździerza strzelał i myślał, że dlatego, że jest noc, to ja go nie zauważę. Właśnie też wspomniałem o jednym utrudnieniu, właśnie jeżeli chodzi o granie na nocnej mapce w Battlefieldzie 1, bo do Battlefielda 4 była dodana jedna nocna mapka, z tego co pamiętam. Fabryka 411. O kurde, trzeba tam D przejąć. Fabryka 411. Właśnie została dodana i nocna wersja w Battlefieldzie 4. Ja wtedy chyba z dwa razy tylko na tej mapce zagrałem, już mi się nie chciało, ale wtedy było takie ułatwienie, że w Battlefieldzie 4 mieliśmy na przykład jakieś... Kurde. Celowniki noktowizyjne, czy do karabinów, czy do snajperek. W Battlefieldzie 1, no z racji tego, że... O cholera, zaszedł mi od tyłu. Z racji tego, że jest to pierwsza wojna światowa, no to termowizji nie mamy. Tak samo było w Battlefieldzie 3. Były nocne mapki. Pamiętam na przykład najbardziej... Autostrada do Teheranu była taka mapka w Battlefieldzie 3. To była fajna mapka, mi się naprawdę podobała, taka nocna. No i w Battlefieldzie 3 też bywały jakieś termowizje i tak dalej. A w Battlefieldzie 1, no, tu już trzeba sobie radzić bez tego, bo realia historyczne nie pozwalają umieścić w tej grze żadnego noktowizora. Dobra, o czym miałem pogadać? Najpierw jedna ze zmian, która została wprowadzona podczas... Gdzieś tutaj powinien być gościu, o właśnie tutaj. Podczas czerwcowej aktualizacji, która była nazwana aktualizacją ofensywa Nivella po prostu, bo wyszła wraz z tą mapką, a tak się ta mapka nazywa. Teraz w tryb linia frontu, czyli właśnie ten tryb, który teraz gram, możecie sobie zagrać, kurde, gdzie on był? Możecie sobie zagrać, nie mając dodatku Nie przejdą, czy też premium do Battlefielda 1. Bo ten tryb właśnie został dodany w dodatku Nie przejdą. No medyk, podejdź jakiś i mnie ulecz, proszę. I tylko te osoby mogły w ten tryb zagrać. Jest to naprawdę dość fajny tryb właśnie. Ach, żaden medyk się tutaj niestety nie przyszedł. O cholera, przegrywamy, to niedobrze. Lecz teraz został ten tryb dodany na mapie Amiens oraz na mapie Las Argoński i nie mając, a są to mapy z podstawki, i nie mając właśnie, tego dodatku Nie przejdą, każdy sobie teraz, kto ma podstawową wersję Battlefielda, może zagrać właśnie w tryb linia frontu na mapce Amiens oraz Las Argoński. W przyszłości tych mapek może być dodanych po prostu więcej. Jest to naprawdę fajny ruch ze strony DICE, bo łączy to trochę graczy, którzy mają premium oraz takich, którzy premium nie mają. Bo na przykład premium mogło podzielić graczy właśnie w ten sposób, że no ci, co mają premium, mogą na przykład grać na mapkach z dodatków, a ci, co mają podstawkę, no to nie mogą. Ale teraz dzięki temu, że ten tryb tak dodali, to trochę to może społeczność podreperować w Battlefieldzie 1. Bo tak to właśnie zapowiada DICE, że oni chcą trochę tą społeczność podreperować właśnie poprzez tą akcję z wydaniem tego trybu rozgrywki, również dla osób, które mają podstawkę. Aczkolwiek podejrzewam, że jeszcze jakieś akcje będą w przyszłości, tylko na razie nie zapowiedzieli co. No właśnie, ale zapowiedzieli, że w sierpniu ukaże się jeszcze jedna nowa mapa, bo teraz w czerwcu się ukazała ofensywa Nivella. Kurde. Potem... Aż, no chciałem się tylko wychylić, rzucić granat, ale... No niestety się nie udało. Potem w
lipcu ma wyjść jeszcze jedna mapka, Prey Zetahur. Kolejna nocna mapka właśnie, tylko że w mieście. I jeszcze coś miało wyjść w sierpniu, lecz nie wiadomo było co. A teraz już wiadomo, będzie to kolejna darmowa mapka. I będzie to mapka Przełęcz Łupkowska, czyli mapka, która początkowo miała wchodzić w skład dodatku W imię Cara. Bo w dodatku dodatek imię Cara miał dodawać aż 6 mapek. I faktycznie doda 6 mapek, z tym, że jedna z tych mapek, właśnie Przełęcz Łupkowska, zostanie dodana w sierpniu. Zapewne dla osób, które mają oczywiście Battlefield Premium, przepustkę Premium do Battlefielda. I już w sierpniu będzie można sobie pograć na jednej mapce z dodatku W imię Cara, który ma wejść we wrześniu, a później we wrześniu wyjdzie dodatek W imię Cara i wtedy będą w nim te, we wrześniu wyjdzie te pozostałe 5 map, które miało w tym dodatku się pojawić. Tak to będzie wyglądać. No dość ciekawe, to dobrze, bo na ten dodatek musimy długo czekać, to chociaż na jednej mapce będziemy sobie już mogli pograć troszeczkę. Ja na pewno będę chciał pograć, bo Przełęcz Łupkowska jest to mapka, która właśnie, której akcja dzieje się na terenach obecnej Polski. Wtedy Polski, jak wielokrotnie mówiłem, nie było, no bo były zabory. A, mam cię, gościu. Ale właśnie Przełęcz Łupkowska to jest teren na terenach obecnej Polski, o, więc to może być dość ciekawe. Wow, 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 co tu za akcja się dzieje? Gdzie są przeciwnicy? Niestety przegrywamy, raczej ten meczek przegramy, ale mi się gra całkiem fajnie. Również później do gry, w późniejszym terminie do gry ma zostać coś takiego dodane, co ma sprawić, że gracze będą jakiś rodzaj progresji, który sprawi, że mamy się dać znowu wciągnąć grze na trochę dłużej, bo Battlefield 1, jeżeli chodzi właśnie o progresję, to tak trochę, no, tu za dużo rzeczy do odblokowania nie ma. Ja szybko wszystko odblokowałem, miałem aż nadmiar tych bonów wojennych, czy jak to się tam nazywa. I ma zostać coś nowego dodanego do gry, co ma właśnie sprawić, że znowu nas jakaś progresja wciągnie. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Coś, że będziemy rozwijać, będziemy mogli coś zdobywać. Co, no właśnie, nie wiadomo. I to zostanie dopiero ujawnione na Gamescomie pod koniec sierpnia. Takie informacje może trochę niepewne, no ale niestety tak nie do końca zrozumiałe jest to, co powiedziałem, ale no niestety tak twórcy to właśnie przedstawili, że sam właśnie nie do końca zrozumiałem, o co chodzi. Coś, co sprawi, że będziemy mogli mieć jakąś progresję, że będziemy coś rozwijać, będziemy na to poświęcać czas i to nam urozmaici rozgrywkę. O, tyle z tego zrozumiałem. Co to będzie? No właśnie, nie wiadomo. Ale w sierpniu mamy się tego dowiedzieć. No i końcówka roku może być właśnie fajna w Battlefield 1, bo we wrześniu wychodzi dodatek W imię Cara. Ta progresja pewnie też zostanie dodana, ten nowy system progresji, coś tam ma zostać dodane również chyba w tamtym mniej więcej okresie. Później w grudniu będziemy mieli dodatek, premierę dodatku, jak on się nazywał? Niebezpieczne wody, coś takiego chyba on się nazywał. No. Niebezpieczne wody, w grudniu mamy mieć premierę tego dodatku, przedostatniego. I później na początku przyszłego roku jeszcze jeden dodatek ma wyjść, czyli Apokalipsa. Więc tak naprawdę Battlefield dopiero teraz, pod koniec tego roku, przybierze taką formę, którą powinien mieć od samego początku, od samej premiery. Lecz trzeba będzie po prostu, trzeba było sporo dodatków, ale to głupio zrobiłem. Trzeba właśnie sporo dodatków i sporo aktualizacji, żeby ten Battlefield przybrał taką formę właśnie, jaką powinien mieć od samego początku. No bo Battlefield 1, jak wyszedł, to on taki trochę był... taki bardzo surowy, bym go nazwał. Tutaj mało było rzeczy tak naprawdę do roboty. Mała zawartość była tej gry, na przykład... Co mnie dziwiło, to że nie było na przykład baretek, to zostało dodane w aktualizacji, ten nowy system progresji ma zostać dodany w aktualizacji. No niestety Battlefield 1, jak się ukazał, to taki, no nie miał tej dużej zawartości, trzeba na nią było czekać w patchach, bo już trochę rzeczy zostało dodanych, ale jeszcze będzie ich więcej
więcej, o wiele więcej dodanych. No mówię, ten Automatico to jest bestia. Oż ty. No kurde, zaś trafiłem na żołnierza wsparcia. Każdemu innemu żołnierzowi już by się skończyła amunicja i zdążyłbym spierdzielić do okopu, ale niestety żołnierz wsparcia MG15 to on tam chyba tych kulek miał jeszcze duży zapas. No nie, no niestety trafiłem do drużyny, która tutaj raczej nie wygra. W ogóle patrzę, że ścisnęliśmy się w obrębie tylko tych dwóch punktów. Wow, wow, wow. Co ty se tu, gościu, myślisz na tym koniku, że co? Że ty se tu wjedziesz i mnie z szabli zabijesz? Aha, zabił mnie jakiś z moździerza. No tych gości na moździerzu to po prostu uwielbiam. To są dopiero hardkorzy. A tu już patrzę, chyba jest raczej przegrany meczik niestety. Szkoda, szkoda. Dawno nie grałem w linię frontu i tu od razu przegrywać. Pierwszy meczek od tak dawna. No to jest fajny tryb, ale ja po prostu no, uwielbiam ten podbój. Podstawowy tryb, klasyczny w Battlefieldzie i najchętniej na nim mi się gra. Ale trzeba będzie na tej linii frontu jeszcze trochę sobie pograć na pewno. O, ale rzuciłem ten granat. Cholera. No nie, to już jest przegrany meczek niestety. Za mocno tu napierają. No przecież się położyłem. Czemu on mnie spalił? Medyk to żaden nie przyjdzie, żaden. Będziecie wy chcieli pomocy, jak ja będę medykiem. Cel echo. Nie no, niedobrze, niedobrze. A szybko chowaj się, chowaj! Dobra, schowałem się. Uff. Medyk, rzuć tu jakąś torbę czy coś. W sumie na tym trybie ja powinienem grać jako medyk, tak naprawdę. To tak by było najoptymalniej. Ale zachciałem się grać szturmowcem, po prostu. Automatico, tutaj takie starcia bardziej na bliski dystans, to Automatico jest na takie starcia wręcz idealny. No i znowu. Znowu gość z moździerzem. Nie ma tak, moździerzyk się rozkłada i się kampi, no po prostu ja nie wiem w ogóle czemu taka broń jest w tym Battlefieldzie, naprawdę się czasami zastanawiam. Wiesz co, siedzisz gdzieś daleka i tylko strzelasz i gości zabijasz, no ryzyka praktycznie, jeżeli się w dobrym miejscu stawisz, to nie podejmujesz żadnego. Możesz sobie siedzieć i siedzieć całą rundę w jednym miejscu. Mówię, o ile znajdziesz, a ty skąd się tu wziąłeś? Co ty nas od tyłu zachodzisz, od naszego respa? Dobra, spróbujmy ich może trochę wyprzeć. No, no chyba żart. Trzech gości się musiało zrespić, a ten jeszcze się położył i zaś w moją stronę. Gdzie nie pójdę? Armia wrogów. Tak tylko wypatruję, czy ktoś z ich drużyny nie wyjdzie. Wtedy zmienię drużynę i wtedy ja będę zwycięski. To jest dobra taktyka. Jak dla mnie czasami, bo po co przegrywać, skoro można zmienić stronę i wygrać. Ale u nich jest jakiś jeden kozak, patrzę, 32 na 9, no...
To trochę, gościu. Jakiś nieźle wyćwiczony musi być. O, znowu tutaj z koni zapierdzielają. Gdzie był? Z tyłu był, dobra, trudno. No i znowu punkt przejęli, musimy się cofać, noż cholera jasna. Gdzie są przeciwnicy? A, ten sobie tutaj jeździec biegnie, skurczybyk. Oni mają więcej HP-ków. No tutaj jest właśnie przez to, że jest noc, to czasami jest takie zamieszanie, że człowiek wrogów potrafi nie widzieć, serio. Nie, to już jest przegrany meczek. Ja, słuchajcie, kończę to naprawdę. Trochę się wkurzyłem, bo... słabo tak przegrać, bo trochę się tutaj mocno broniliśmy, a tutaj nagle oni już nas przycisnęli i niestety to już jest koniec. Okej, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!